I to, co jest bardzo istotne, nie będę tutaj wychwalał gier. Dlaczego? Bo mają bardzo dużo negatywnych skutków. Jeżeli są źle wykorzystywane, naprawdę mają bardzo dużo negatywnych skutków w funkcjonowaniu pracy mózgu i funkcjonowaniu dziecka. Mogą wzrastać może agresja, mogą powodować uzależnienia i generalnie nie zawsze są, albo bardzo często są pewnym zagrożeniem. Natomiast też trzeba wiedzieć, że są pewnym elementem naszego już społeczeństwa, naszej kultury, pewnego rozwoju cywilizacyjnego i trudno uchronić dziecko przed tym, żeby nic nie grało, żeby nigdy nie miało przed sobą gier wideo. I gry wideo, jeżeli są odpowiednio wybierane, odpowiednio też czas tych gier jest pilnowany i nie stają się one pewnym uzależnieniem i nie ingerują zbyt mocno w emocjonalność dziecka, czyli są dobrze wybierane przez rodzica, mogą mieć również pozytywne aspekty.